Bezwarunkowy dochód podstawowy. Konkurencja a jakość. Istnienie konkurencji jest zależne od istnienia przestrzeni do konkurencji, czyli po pierwsze musi istnieć jakiś zapas zysku, z którego można zrezygnować, konkurencja cenowa. Po osiągnięciu minimum rentowności nie da się już ani konkurować cenowo, ani jakościowo, bo granicą są te wielkości, pewnym wyjątkiem jest duża presja cenowa, w kontekście przejmowania rynku od konkurencji. Z drugiej strony, aby można było wytworzyć konkurencję pozytywną, jakościową, to muszą być nabywcy z właściwymi zasobami finansowymi, czyli inaczej korelacji kosztu wytworzenia, efektu skali oraz możliwości nabywczych. Równocześnie muszą istnieć firmy, które chcą ze sobą konkurować, np. zmowy cenowe, jakościowe. Fakt faktem, że już obecnie poziom oligopolu, ograniczonej konkurencji i koncentracja środków finansowych, a także konstrukcja systemów podatkowych znacząco i tak utrudnia otworzenie firmy i bardzo zmienia podejście do kształtu konkurencji. Z drugiej strony koszty uruchomienia firmy przy dzisiejszej wysokiej technologii, np. w branży motoryzacyjnej, ale także innych dziedzinach, są tak wysokie, że bardzo trudno jest je uruchomić z finansowego punktu widzenia. Zasadniczo dla małego biznesu jeszcze zostały przestrzenie usługowo-handlowe, praca koncepcyjna i pozostałe dziedziny usługowe, kulturalne, rozrywkowe, czy takie, gdzie nie jest wymagana astronomiczna inwestycja lub posiada się odpowiedniego inwestora. Przy czym dużo zależy od dostępności technologii w przystępnych cenach i koszcie podatkowym działania. Koncentracja wielu elementów rynku wraz z realnym działaniem systemów podatkowym, socjalnym, prawnym niestety znacząco ogranicza możliwości zarobkowe, a co za tym idzie bytowe i inwestycyjne. Inna sprawa, że konkurencja jako taka wcale nie powoduje od razu wyższej jakości, wynika to z całości działania społeczeństwa i rynku. Często zdarza się, że usługa o wyższej jakości całkowitej jest wypierana przez usługę o niższej jakości całkowitej i to nie zawsze ze względu na cenę. Dlatego, że firmy w założeniu ogólnym i teoretycznym dążą do zwiększania dochodów i zysków, przy równoczesnym ograniczeniu środków finansowych na produkcję i kosztów działania, model maksymalizacji zysku. Firmy podejmują decyzje polityczne i uznaniowe, np. realizacja idei czy ideologii, którymi kierują się szefowie. Nabywcy nie zawsze mają środki na produkty wyższej jakości. Nabywcy nie zawsze odczuwają potrzebę wyższej jakości. Nabywcy nie zawsze wiedzą o istnieniu innych produktów. Moda. Możliwości oddziaływania firm, państw na poziomie modelowania podaży. Dobra o zbyt długim okresie żywotności lub czasie używalności nie generują dochodów w firmach. Analizowanie jakość-cena potrzeba przez klientów. Konstrukcja społeczno-psychologiczna. Sposób zarządzania firmą. Przychodowe modelowanie zysku. Ograniczona przestrzeń podaży. Wpływ polityki na działanie firmy.